Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali duchowe przygotowanie na zrozumienie Księgi Daniela i Księgi Apokalipsy, zrozumienie rozdziału 8. Jest rzeczą bardzo ważną w naszym chrześcijańskim zrozumieniu, aby być pod tym samym natchnieniem, pod którym byli apostołowie, prorocy, pod którym był Jezus Chrystus, pod tym samym duchem, aby zrozumieć Słowo Boże, zrozumieć sens tego, czego Bóg od nas wymaga, czas i przeznaczenie tego świata, po co ja żyję na tym świecie, jakie są cele mojego życia i oraz zrozumieć to, co Bóg ode mnie chce, co Bóg dla mnie przygotował i zrozumieć to, co ja mam czynić z moim życiem. Tak więc poprzedni rozdział był przede wszystkim skoncentrowany na małym rogu, na potędze duchowej, religijnej, która toczy wojnę religijną z ludźmi wiernymi Bogu, którzy chcą żyć tak, jak Pan Bóg przykazał, zgodnie z Boskim Słowem. Ta potęga mówi zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, zabija świętych Najwyższego. Przypominamy sobie słowa Chrystusa, że przyjdzie taki czas, że będą zabijać was, uważając, że Bogu czynią przysługę. Oczywiście w teologii chrześcijańskiej była taka nauka, która mówiła, że lepiej heretyka zabić, ma się jeden grzech, niż ten heretyk ma wiele, wiele grzechów popełniać. I zabójstwa, mordy całych rodzin, całych plemion, całych narodów były usprawiedliwione wolą Bożą, ale to było wstrząsające, bo przecież Chrystus w żadnym miejscu swojej nauki nie powiedział, że możesz zabić człowieka w moje imię. Jeżeli ktoś tak uważa, to należy do wielkiego Babilonu. Jeżeli jakiś kościół propaguje taką ideę, czy propagował, to jest ten on, ów wielki Babilon. Pamiętamy rozdział Księgi Daniela o wielkim posągu, trzeci rozdział, gdzie kult religijny sankcjonował zabijanie, tam było akurat spalanie ludzi, którzy byli wierni Bogu. W historii chrześcijaństwa też była inkwizycja, też były stosy, też były płomień, płonął. Tak więc ósmy rozdział pokazuje nam dwa obrazy. Pierwszy obraz to walka barana i kozła. Tu mamy bardzo prosto wytłumaczenie, że baran z dwoma rogami jest to potęga medoperska, która pokonała babilońską. Teraz jest w symbolu barana dwurożnego. I następnie kozioł jednorożny, który jest symbolem Grecji, a szczególnie wiemy, że to był Aleksander Wielki, którego państwo po pokonaniu Medopersów później rozpadło się na cztery państwa, na cztery rogi. Tak podaje Pismo Święte.
I tutaj rozpoczyna się to, co nas bardzo interesuje. Wizja małego rogu. Z jednej ze stron świata wyrasta ten mały róg, który wielkością swą sięgał aż do Wojska Niebieskiego i strącił na ziemię niektóre z wojsk i z gwiazd i podeptał je. Co to znaczy? Przede wszystkim mały róg jest nowotestamentowym współczesnym Babilonem. Babilonem, który ze swoim potężnym przywódcą robi wszystko, aby skoncentrować ludzi na sobie, na swojej świątyni, na swoim kulcie, na swoich przykazaniach i na swojej tradycji, na swoim słowie. Nie chce Babilon, mały róg, aby nasze myśli sięgały tam, gdzie powinny sięgać, do nieba, do tronu Bożego. Ale chcę, żeby sięgały do ludzi poprzez różnych pośredników, różne rytuały ziemskie, które uwiązują nasze myśli tutaj z ziemią. I to wszystko, co jest w niebie, zdeptał do ziemi. Oczywiście to jest obraz symboliczny, bo jego władza nie sięga poza ziemię, ale jego władza sięga nad umysłami ludzkimi i tutaj właśnie dąży do tego, żebyśmy nie myśleli o tym, co w górze jest. Tak więc wmówił sobie potęgę, wiersz 11, który ma książę wojsk. Oczywiście mały róg nie ma żadnej władzy. Ten sam. Tę całą władzę, potęgę otrzymał od szatana. To, co Chrystus odrzucił w czasie 40-dniowego postu od szatana, powiedział, idź precz szatanie, Panu Bogu się będziesz kłaniał. Szatan chciał, aby oddać mu, Chrystus mu, aby oddał pokłon, a wówczas on mu da to całe królestwa, państwa, władzę nad tym światem. Lecz znalazł się taki człowiek, który powiedział, ja pokłonię się szatanowi. Dokonał tego. I szatan w zamian dał mu potęgę. Wielką potęgę. To jest właśnie smutne, że to dzieje się w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie. I Słowo Boże dalej mówi, zbezczeszczono zostało miejsce świątyni. Przez to, co współczesny Babilon dokonał swoim postępowaniem, zbezcześcił świątynię, prawdziwą świątynię, prawdziwy przybytek zbudowany przez Boga, który jest w niebie i prawdziwego kapłana, którym jest Jezus Chrystus. W następnych rozważaniach będziemy szerzej mówili o kościele w niebie, świątyni w niebie, o arcykapłanie Chrystusie, o kapłaństwie Jezusa Chrystusa. I cokolwiek czyni, to mu się udawało. Naprawdę miał wielki spryt. Bardzo zuchwale postępował i miał szczęście w swoim działaniu. Tak sprzyjał mu szatan w swojej działalności. I to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie postawionego przez jednego ze świętych, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej, codziennej ofiary, przestępstwa, spustoszenia, bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi. Oczywiście jest duże zainteresowanie, jak to długo będzie trwało. Przecież Bóg wyznacza pewne czasy, pewne pory. Jak długo, Boże, pozwolisz na takie działanie? I
słyszy Daniel odpowiedź. Aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znów wróci do swojego prawa. 2300 wieczorków i poranków. Oczywiście osoby, które studiują Pismo Święte, uważnie wiedzą, że 2000 wieczorów i poranków, to jest 2300 dni proroczych, a dzień proroczy to jest jeden rok. W następnych wykładach będę to szerzej omawiał. I po tym okresie, po 2300 latach, świątynia wróci do swojego prawa. Na nowo ta nauka zostanie odkryta. Ona już nie będzie zdeptana. Nauka o świątyni w niebie zostanie ogłoszona i ona odbuduje się w umysłach ludzkich. Zniszczenie w umysłach ludzkich ofiary, świątyni, miejsca najświętszego, kapłaństwa Jezusa Chrystusa było alfą zwiedzenia, alfą oszustwa dokonanego przez szatana w chrześcijaństwie. Chrystus w 24 rozdziale księgi Ewangelii Mateusza bardzo często mówi o zwiedzeniu. Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I to zwiedzenie dokonało się w chrześcijaństwie, gdzie olbrzymia, zdecydowana większość, prawie że wszyscy poszli za tym zwiedzeniem, służąc fałszywym kapłanom, fałszywej świątyni i fałszywym przykazaniom Bożym. Kiedy jako studiujący na samym początku Pismo Święte, kiedy czytałem drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, tam są opisane przykazania, a po tych przykazaniach w 25 wierszu jest takie coś napisane. A jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamienia ciosanego, bo gdy obrobisz je swoim dłutem, zbezcześcisz go. Nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła nagość twoja. W tamtych czasach byłem jeszcze ministrantem i to obrządku łacińskiego i czytając to, no, zaszokowałem się. No, ołtarz ma być z kamienia nieciosanego. Żadne dłuto nie może dotknąć tego, bo jest zbezczeszczone. Następnie nie będziesz wstępował do mojego ołtarza po stopniach. No, nie pamiętam, po stopniach wchodziłem do kapłana, aby podać mu wino, wodę, czy mszał przenieść na drugą stronę. No, byłem zaszokowany. Tu są takie, bym powiedział, drobne elementy, które później składają się na wielkie, wielkie odstępstwa. Przy rozważaniach nad niniejszym rozdziałem należy o tym pamiętać, że Bóg od czasów Abla aż po dzień ostatecznej próby człowieka miał tylko jeden system zbawienia, albowiem jest jeden Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Przeciwko temu systemowi wystąpił mały róg i zniszczył go. Przypominamy sobie historię Kaina i Abla. Kain przygotował swoją ofiarę, Abel przygotował swoją ofiarę. Z tym, że Kain zrobił to, co sam uważał. Powiedział, nie będę słuchał Boga, zrobię po swojemu to. Abel zrobił tak, jak mu Pan Bóg kazał. Przyniósł owieczkę
na ofiarę. I już wtedy rozpoczął się konflikt między dobrem i złem. Ludzie, którzy nie czczą Boga tak, jak należy, zabijali tych, którzy czczą Boga tak, jak należy. Dlaczego Kain zabił Abla? Z uwagi na to, że ofiara Abla była lepsza i z zazdrości, z zawiści. Szatan natknął go do tego. I poprzez całe Pismo Święte, a szczególnie Stary Testament, Babilon działa na ludzi, na boski kult. Księga Jeremiasza, 50 rozdział, 28 wiersz. Czytamy tak słowo. Słuchajcie, uchodźcie zbiegowie z ziemi babilońskiej. Zwiastują nam na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga. Pomstę za Jego świątynię. Kiedy król Nabuchodonozor zdobywał Jerozolimę, zniszczył świątynię. Świątynię. Przybytek Boży. Miejsce pojednania między Bogiem a człowiekiem. Jeszcze ta sama myśl. 51 rozdział, wiersz 11. Wyostrzcie strzały, namaście tarcze. Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię. Pomsta Boga za jego świątynię. Babilon starotestamentowy zniszczył świątynię Bożą, a co w to miejsce postawił? Postawił posąg. Nie świątynia Boża, lecz posąg. Czytajmy trzeci rozdział Księgi Daniela. Tam chodźmy i oddajmy posąg królowi, króla Nabuchodonozora, a kto nie odda pokłon, będzie spalony. Współczesny Babilon czyni to samo. Współczesny Babilon, objawienie 13 rozdział, który mówi rzeczy wyniosłe, bluźniercze, toczy walkę ze świętymi, zwycięża ich i następnie czyni posąg, stawia posąg zwierzęcia i sprawia, by wszyscy mali, wielcy, niewolnicy oddali pokłon. Oddali pokłon temu posągowi. I tu, co czytaliśmy na samym wstępie Księgi Daniela, gdzie mały róg strącił na ziemię niektóre z wojsk, z gwiazd i podeptał je. Mały róg tu kieruje nasze myśli. Tu mam posąg, wam postawiłem i macie czcić go. Jeżeli nie będziecie czcili, będziecie spaleni. Lecz prawdziwi czciciele Boga będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Polecam szczególnie do uważnego przeczytania księgę List do Hebrajczyków. Następnie kilka razy proszę przeczytać Objawienie 13, 13 rozdział. Tak więc mimo tego pozornego zwycięstwa szatana na świecie, jednakowoż bożska prawda triumfuje. Moc reprezentowana przez mały róg wmiesza się do przewidzianego przez niebiosa sposobu pojednania człowieka z Bogiem i ta moc unieważni formalnie czynności najwyższego kapłana w świątyni. Wszystko odbywa się w ziemskiej świątyni, z wieżami aż do nieba sięgającymi. Musimy zdać sobie jasno sprawę z tego, że wszelkiego rodzaju ludzkie wymysły, bez względu na ich charakter,
oraz też i przeznaczenie, które usiłują stworzyć rodzaj namiastki prawdziwego kultu Bożego, prawdziwej służby, są niczym jak tylko parodią planu Bożego, odejmującą od Chrystusa wstawiennictwo za nami, Jego ofiarę, która tylko jest jedyną prawdziwą ofiarą, którą może nam dać zbawienie. Tak więc pomimo tej parodii prawa Bożego, parodii Kościoła Bożego, parodii kapłaństwa Bożego, parodii sposobu zbawienia, Bóg doprowadził do tego, że prawda o świątyni w niebie na nowo wróciła po 2300 latach. Nauka o tej świątyni, że jest Bóg w niebie, że jest tam wspaniała świątynia, którego prawdziwym sługą jest Jezus Chrystus. Niech nam Pan Bóg w tym dopomoże, aby nasze myśli zawsze kierowały się ku niebu, gdzie jest nasz arcykapłan. Jeżeli mamy nasze grzechy, popełniliśmy nasze grzechy, jest jedyna droga do zbawienia. Drogą tą jest Jezus Chrystus. Drogą tą jest Baranek Boży. Tak jak starostestamentowy Izraelita przyprowadzał do świątyni baranka, kładł ręce na głowę tego baranka, wyznawał swoje grzechy. Te grzechy w sposób symboliczny przechodziły na baranka. Następnie ten baranek został zabity i Izraelita otrzymywał odpuszczenie grzechów na zasadzie ofiary zastępczej. Lecz ten system starotestamentowy był systemem obrazowym, symbolicznym. Mamy obecnie prawdziwego baranka Bożego. Jest nim Jezus Chrystus. Złóżmy na Niego nasze grzechy. A On wszystkie grzechy potrafi oczyścić swoją drogocenną krwią. Wyznajmy Jemu grzechy, nie jakiemuś innemu kapłanowi. Jeżeli wyznajemy jakiemuś ziemskiemu kapłanowi, to nic nie da. On nie ma żadnej władzy nad twoimi grzechami. Tak jak Księga Daniela, tu jest zapisane w tym rozdziale, którym żeśmy dzisiaj studiowali, wmówił w sobie tę potęgę. Wmówił sobie moc odpuszczenia twoich grzechów. Nie ma żadnej mocy. Tą moc ma Jezus Chrystus, ofiara Jezusa Chrystusa. To są właśnie te zuchwałe słowa. Jeżeli my uwierzymy w te zuchwałe słowa, nie ma dla nas ratunku. Musimy uwierzyć w Słowo Boże, nie to, co nam mówi Babilon. Jeżeli uwierzymy w Słowo Boże, i będziemy oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie, służąc Jemu zgodnie z Jego świętą wolą, zapisaną w oryginalnym dekalogu, oryginalnych prawie, które jest zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział. Służmy temu prawu, nie temu zmienionemu, o którym 7 rozdział nam mówi, będzie zamyślał odmienić czas i zakon, czyli prawo. Zmienił prawo. Zmienił kapłaństwo. Jeżeli nasze myśli będą tam sięgały, to wtedy, tak jak czytamy w Słowie Bożym, będzie nam przekazane królestwo, królestwo najwyższego. Będziemy na nowej ziemi, na nowych niebiosach. Niech Pan Bóg sprawi to, abyśmy mogli dobrze zrozumieć to słowo, które dzisiaj skierowałem
zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możemy zrozumieć. Nie wszystko będzie nam na tej ziemi objawione. Ale te rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia, Pan Bóg nam je objawi przez Ducha Świętego. Dziękuję bardzo. Niech Was Jezus błogosławi. Amen.